zmiany w organizacji ruchu na ulicy Chełmińskiej, trwa budowa nowoczesnego placu zabaw. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ u zbiegu ulic Bydgoskiej i Chełmińskiej czekają ich utrudnienia w ruchu wynikające z kolejnego etapu prac remontowych na tym odcinku. Z powodu prac wyłączono możliwość skrętu z ulicy Chełmińskiej w lewo w kierunku przejazdu kolejowego oraz w kierunku ulicy Bydgoskiej. Kierowcy nie mogą również jechać prosto i w lewo ze wszystkich kierunków włączenia ulicy Bydgoskiej w ulicę Chełmińską. Remont potrwa do 18 sierpnia. Wykonawca deklaruje jednak, że część prac będzie wykonana w godzinach wieczornych, by poruszanie się na tej trasie nie było zbyt uciążliwe. W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac remontowych na ulicy Chełmińskiej nie tylko kierowców samochodów czekają utrudnienia, ale także pasażerów komunikacji miejskiej. Nie obędzie się bez objazdów i przystanków autobusowych, które na czas remontu będą nieczynne. Przed skasowaniem biletów warto więc zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy, które dostępne są m.in. na stronie Urzędu Miasta. Place zabaw, a właściwie ich brak, już od dłuższego czasu są bolączką rodziców, którzy nie mają dokąd udać się ze swoimi pociechami, by zapewnić im odpowiednią dawkę rozrywki. O takim problemie jednak już niedługo nie będą myśleć mieszkańcy Tarpna, ponieważ trwa budowa nowoczesnego miejsca rozrywki między blokami przy ulicy Dąbrówki i Legionów. Chcemy też uczestniczyć w zagospodarowaniu tej powierzchni między budynkami. Wielokrotnie zgłaszane były uwagi o potrzebie takich placów zabaw. I w związku z tym w tym roku postanowiliśmy właśnie w Tarpnie, w takim fajnym miejscu, zorganizować taki plac zabaw. Troszeczkę inny niż zazwyczaj, nie taki standardowy, ciekawe urządzenia, dużo fajnych rzeczy do zabawy. Koszt inwestycji, której budowę zlecił MPGN, wynosi 55 tysięcy i śmiało można stwierdzić, że będzie to nowoczesne miejsce do zabaw, nie tylko dla najmłodszych. No już widać linarium, które tak naprawdę, jak odwiedzałem przy okazji jeszcze plac budowy, tak naprawdę to już co niektóre odważniejsze dzieci testują, czy jest dobrze zamocowany. Będzie też fajny element taki do skateboardingu. Oczywiście to nie będzie skatepark, tak, bo skatepark będzie budowany w innym miejscu, ale jednak dla okolicznych tutaj dzieciaków będzie można tak naprawdę z takiej rampy, z takiego urządzenia również sobie skorzystać i potrenować. Będzie fajny stoliczek do gier, do Chińczyka i do warcabów, ewentualnie szachy. Będą takie tradycyjne koguciki na sprężynach. No i myślę, że będzie bardzo fajnych kilka takich elementów, które dzieci będą mogły spokojnie przetestować i się bawić. I choć budowa planowo ma potrwać do końca sierpnia, to prace najprawdopodobniej zostaną ukończone wcześniej, co z pewnością ucieszy najmłodszych, bo już dziś widać, że linarium przypadło im do gustu.